chciałbym zapytać pana burmistrza, jakie podjął działania dotyczące placu zabaw mieszczącego się przy ulicy Sobieskiego. Przed sesją miałem okazję zwizytować ten plac zabaw, bowiem szczerze, przed Gwarkami nie przynosi nam chluby ten plac zabaw. Fontanna jest w fatalnym stanie, woda w fontannie jest w fatalnym stanie, obejście dookoła placu zabaw jest w fatalnym stanie. Dotyczy to ławek, siedlisk, które są przy Urzędzie Miasta. Prosiłbym pana burmistrza o interwencyjne podjęcie działań przed Gwarkami Tarnogórskimi, bo nie jest to wizytówka Tarnosigur. Ja wiem, że pan burmistrz musiał wydać środki, pan burmistrz Arkadiusz Szczech, na czasopismo Kocham Tarnowskie Góry. Ja wiem, że zaszczek sobie tam tylko i wyłącznie możliwość tej umowie reklamowania Tarnowskich Gór. Wiemy również, że pan burmistrz zatrudnił nową public relation tutaj w Tarnowskich Górach i też potrzebuje środki tutaj chyba wydawać z budżetu miasta. Ale ja się pytam, czy nie było warto przed Gwarkami zrobić taką wizytację wszystkich placów zabaw, szczególnie w centrum. Przed godziną byłem w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach. Są prowadzone prace drzew, koszenia, przygotowywania chyba do biegu sledaczka. Dobrze, że to nie jest zrobione w sobotę przed biegiem. Dobrze, że to jest zrobione dzisiaj. Ale tutaj, pod Urzędem Miasta, na ulicy Sienkiewicza, skrzyżowanie Sobieskiego, ten plac zabaw to jest oczko w głowie mieszkańców Tarnowskich Gór. Ten plac zabaw mieści się w centrum miasta. Obok tego placu zabaw, w największych godzinach, w najwyższych godzinach, może coś pan powie, panie? Nie? Bardzo się cieszę. W najwyższych godzinach szczytu, które się będą mieścić tutaj przy pochodzie gwarkowskim, będzie tam dziesiątki, może tysięcy ludzi się przemieszczało. Dlatego warto by jeszcze było uzupełnić dodatkowe tam te ławki i uporządkować teren. Dziękuję bardzo. Jest takie fajne czasopismo, które dość często czytuję, to jest Tygodnik. Ten tygodnik nosi nazwę Do Rzeczy. Do Rzeczy. A pozostałe kwestie dotyczą interpelacji. Te sugestie, które dotyczą porządku w mieście, jeżeli gdzieś jest nie tak, przyjmujemy, na bieżąco zresztą czynimy. Pan radny ma możliwość przekazania nam ich w różnej formie, nie tylko przed okiem w kamerę. Dziękuję.